Dzień dobry Państwu, drodzy Wałbrzyszanie. Raport, już nie wiadomo który, z naszej walki z koronawirusem. Nie ma do tej pory przynajmniej informacji o nowych zachorowaniach. Pojawiają się kolejne osoby, które będą pewnie gotowe do opuszczenia oddziału zakaźnego i albo skierowane zostaną do domu, albo też jeszcze do leczenia w miejscach odosobnienia pewnego kwarantanny, ale jest to sygnał, że ta choroba straszna, ale jednak dająca się kontrolować przynajmniej w ogromnej większości przypadków, jest stanem przemijającym. Tak jak zresztą ta cała pandemia, która jest dla nas wielkim wyzwaniem, dla nas wszystkich, społeczności, dla całego kraju, dla Europy, dla całego świata, indywidualnie dla nas również, jest stanem przejściowym. To nie jest tak, że będziemy żyli z pandemią przez następne lata. Natomiast parę tygodni, może jeszcze parę miesięcy, czeka nas dużej dyscypliny, restrykcji, ograniczeń. Przypominam, że wstęp do parków, wstęp do miejsc rekreacyjnych, wstęp do przestrzeni publicznej, która nie jest niezbędna do tego, żeby kontynuować w miarę normalne funkcjonowanie życia, a więc poza sklepem, poza apteką, jest po prostu zabronione. Nie ma możliwości wychodzenia do spędzenia czasu na wolnym powietrzu poza krótkim wyjściem na dwór i to w najbliższym sąsiedztwie swojego domu. Trochę inaczej wygląda sytuacja, jak ktoś mieszka na uboczu gdzieś zupełnie, ale generalnie zostań w domu obowiązuje i będzie obowiązywać. Bardzo dziękujemy za wszystkie dary, wszystkie przekazy finansowe dla szpitala, dla placówek służby zdrowia, dla nas. Szyjemy kolejne tysiące wielorazowych maseczek dla seniorów 70+. Moja rekomendacja, trochę opinia, trochę rada. Spróbujmy zrobić tak, żeby wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha przy wychodzeniu z domu mogli założyć na siebie maseczkę, raczej wielorazową, bo te jednorazowe oszczędzajmy dla personelu medycznego, dla pielęgniarek, ratowników, lekarzy, diagnostów i dla pacjentów, którzy znajdują się w szpitalu. Rekomendacja w tej chwili powszechnie już akceptowalna w szpitalu w Europie jest taka, że wszyscy pracownicy szpitala powinni nosić w szpitalu maseczki, podobnie jak większość pacjentów. A więc szyjemy maseczki ze starych materiałów. Najlepiej taka maseczka wymieniana powinna być w ciągu paru godzin i tamtą pierwszą użytą pierzemy później ciepłym, gorącym żelazkiem prasujemy. To gwarantuje pozbycie się wirusa. Piękna pogoda zachęca do wychodzenia na dwór, ale zostań w domu obowiązuje. Ale jak jesteśmy w domu, to możemy zamówić na wynos, czyli z dostawą do domu różnego rodzaju produkty, towary, pizze i wszystko to, co dobrze się kojarzy z naszymi wałbrzyskimi firmami. I takich firm jest już zgłoszonych do akcji na wynos, Wałbrzych na wynos, ponad 40. Przy okazji wracam do apelu ograniczenia spożycia wody z butelek plastikowych, czy też spożycia wody butelkowanej, które kupuje się w sklepie. Woda z wodociągów wałbrzyskich jest dobra i zdrowa. Nie ma potrzeby chodzenia do sklepu, co zresztą przysparza sporo kłopotów i kolejnego ryzyka, żeby dźwigać stamtąd dziesiątki, a czasami widzę nawet jeszcze więcej butelek z wodą do spożycia, która jest zupełnie dobra. Można ją zresztą sobie odpowiednio dodać sokiem czy też cytryną. Woda z kranu, wodociągi wałbrzyskie dają nam dobrą wodę i zdrową z kranu. Ograniczamy w ten sposób niepotrzebne wychodzenie do sklepu, dźwiganie, ale również ograniczamy odpady plastikowe, z którymi mamy coraz większy kłopot, o czym wielokroć już od wielu miesięcy mówiłem. A więc pijemy wodę z kranu, unikamy picia wody z butelek plastikowych. Wszystkiego dobrego na ten początek tygodnia. Trzymajmy się, damy sobie radę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.